Cześć, witajcie, jestem Pyszyniec, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj to będzie poradnik dotyczący programowania w języku programistycznym BAT. Ja na początku powiem, że chciałem wiele razy nakręcić tą serię. Za każdym razem mi nie wychodziło, bo się nie przygotowywałem i robiłem odcinki tak na żywca. Ale teraz już sobie przyszykowałem listę poleceń, które dzisiaj poznamy, a będą to polecenia. Echo. Echoi. Echo. Kropka. Echo. On. Off. Off. I co tu jeszcze? Pauzy. Na tej karty się trochę gubię. Operatory. Czyli druga rzecz, którą dzisiaj poznacie. Będą tylko dwa. Małpa oraz takie coś, o. Tylko, że w innym znaczeniu niż myślicie. Dobrze, dziękuję. Dobrze, zaczynamy. Na początku, aha, ten odcinek będzie trwał 10 minut, tak chciałbym. Na początku tworzycie sobie nowy folder, który nazywacie, jak chcecie, jego nazwę BAT. Nie, to będzie bardzo. Niech będzie tak. I w nim utwórzcie sobie nowy dokument tekstowy, który nazwicie jak chcecie jego nazwę. Albo kwerty. I teraz wchodzicie w wasz kwerty albo cokolwiek tam nazwaliście i spójrzcie. Podstawowym poleceniem w języku BAT jest polecenie echo. No nie jest ono podstawowe, ale wam to jest najprostsze. Echo i tutaj coś napiszmy sobie, na przykład to język programowania BAT. Wiecie, w jaki sposób działa polecenie echo? To jest takie coś, że takie coś w takim czymś jest takiego czegoś. Spójrzcie. Polecenie echo robi tak. Echo kwerty. No po prostu napisze nam na ekranie takie kwerty. Oczywiście nie będzie u was takiego czegoś, że tu się coś wpisuje, nie? Bo to jest program CMD, który uruchomimy, jeżeli naciśniemy jednocześnie Windows i R i tutaj wpiszemy cmd.exe albo po prostu CMD, albo coś tam w tym stylu, nie? Tak, to jest to najprostsze polecenie. No więc sprawdźmy, czy nasz program działa. Dobrze, zapisujemy. Zapisz jako. Odcinek pierwszy. Program pierwszy. BAT. To jest konieczne to na końcu. I wybieramy tutaj wszystkie pliki. Klikamy zapisz. I widzicie, mamy tutaj program. Spójrzmy tylko, jak on działa. W ogóle. Trochę go lekko nie widać, muszę przyznać. Nie? W jaki sposób zrobić, żeby on był widoczny? Wchodzimy w niego w notatniku, czyli klikamy go prawym przyciskiem i edytuj. I teraz na końcu musimy napisać polecenie pauzę, żeby on się zatrzymał jakby. Żeby on się zatrzymał, bo on robi to i już wyłącza. Tak działa program BATA, że jeżeli zrobi wszystko, to już się wyłącza. Dlatego na końcu musimy zrobić polecenie pauzę, które działa. Tak. Pojawia nam się press any key to continue, naciskamy any key i to robi. To nam pozwoli chwilę, żeby program zaczekał. No więc zapiszmy to. I uruchamiamy ten program. Spójrzcie. See user speech at desktop, BAT, echo, to język programowania BAT, to język programowania BAT. Problem jest taki, spójrzcie sobie, porównajcie, to jest mój CMD,
Spójrzcie, takie coś. Weźmy sobie Windows teraz. O, spójrzcie, jak działa pauzę. Pauzę. Działa tak, nie? Widzicie? Mamy tutaj tą linijkę i tą linijkę. Czyli najpierw piszę, co mu podałem, a później wykonuję to coś. Jest sposób, żeby temu zapobiec. Posłuży nam do tego operator małpa. Nie wiem, czy to jest operator, ale tak fajnie się go nazywa, więc go tak nazywam. Jeżeli napiszemy przed linijką operator małpa, to wówczas nie będzie się nam takie coś wyświetlać. Zaraz zobaczycie, jak to działa. Zapisz. O. Widzicie? To jeżyk programowania ba. Dlaczego jeżyk? Tak naprawdę jeżyk. Ale dlaczego jeżyk? Bo on nie uznaje polskich znaków. Dlatego lepiej język napisać. Zapisz. Kolejną poleceniem, bo spójrzcie, jeżeli długi program mamy, który ma wiele linii, to męczy wpisywanie przed każdą linijką małpa. Służy do tego, żeby temu zapobiec, służy polecenie echo on, echo off. Spójrzcie. No. Jeżeli zamiast tych wszystkich małpów na samym początku dopiszemy jedną linijkę echo off, to wówczas nam się nie będzie pojawiać. Uwaga! Jednak pojawiło nam się see user spicia desktop batch echo off, czyli jednak to echo się wyłącza. Jest na to sposób. A mianowicie dopisanie małpa echo off. Zapiszmy sobie. Uruchamiamy i mamy to język programowania, czyli nasz efekt. Kolejną rzeczą, jaką wam w tym odcinku pokażę, jest polecenie echo kropka, jak już zapowiedziałam. Polecenie echo kropka. Robi nam Enter, dzięki czemu nie musi być wszystko obok siebie, tylko może być taka przerwa między zdaniami. Robi od razu nowy wiersz bez niczego. Gdybyśmy napisali po prostu echo, to on by nam napisał, czy echo jest on, czy off, nie? I mieliśmy poznać jeszcze operator. O ten dziwny dynks, nie? Co służy do mniejszości, większości. On tutaj służy do czegoś innego, jak już powiedziałem. W każdym razie w tym znaczeniu. Bo jeżeli nie chcemy, żeby nam się pojawiało pauzę, to press any key to continue, to możemy dopisać takie coś. Używając dwóch poleceń możemy takie coś zrobić, czyli echo nacisnij dowolny klawisz, na przykład zapiszujemy i pojawia nam się takie co nasz tekst, który sami wymyśliliśmy. Jeszcze jedno polecenie, bo mamy niecałą minutę. Ale synchron. Polecenie rem, które nic nie robi. Rem to jest komentarz. Obojętnie co tu napiszemy, to nie będzie działać. Nie musicie oczywiście robić tych trzech kresek, nie? To jest taki komentarz do programu, który nie ma żadnego wpływu na jego wykonywanie. Ja was żegnam. Do widzenia. Zostały mi dwie